Kolejne kwietniowe dni. Mimo iż do świąt wielkanocnych zostało sporo czasu, to święta, nie święta są stałym tematem kłótni i afer w tym okresie. Krzyśkowi załącza się najpierw tryb agresora i tam robi burdy, a potem męczennika. To wszystko oczywiście skierowane wobec majora, który chodzi do białostockiego Sherwood i po powrocie zastaje Jana Eł Borodo. Łość wpuszczony w progi Belwederu od razu sprawdza, ile może majorowi podskoczyć, przez co niemal nie spada z wersalki, a potem delikatnie sprawdza Krzyśka, ile też sobie może pozwolić wobec niego i zostaje szybko skrócony troszeczkę. Zapraszam do kolejnego odcinka Kroniki Uniwersum sezon 2019. 7 i 8 kwietnia jest zalew niechronologicznie powrzucanych materiałów, mniej więcej na takiej zasadzie, co szybciej się zaaplauduje, to będzie wcześniej. A że wszystko przy okazji traci kontekst, to co tam, nie? Postarałem się mniej więcej odtworzyć kolejność wydarzeń, ale wciąż raczej ona nie jest prawidłowa. Jednak nie mamy innej opcji, pójdźmy tą ścieżką. Najpierw major mówi, że Krzysiek funduje mu już całkowicie wyprowadzkę, no i mamy klasyczną kłótnię małżeńską. Ogółem to ten film chyba jest ostatni tutaj na Szkolnej 17 i po prostu Krzysztof chce się mnie pozbyć, to się pozbędzie już. Wtedy ja sobie znajdę jakieś miejsce, bo komputery schowałem, bo dzisiaj znów się do mnie rzucał i o, chciałem właśnie o ten zespół pozdrowić. Bardzo dobra muzyka. I będziemy kończyć już po prostu tu nagrywanie. To jest, mi się wydaje, że już ostatni film tutaj będzie na ogółem na Szkolnej 17. No, z łapkami snów dzisiaj skakał, z parówkami. No i herbatkę w niedzielę przyklinać. No to Boży jest, człowiek Boży. Trzeba się usuwać po prostu. Trzeba szukać miejsca, gdzie się mam wyprowadzić, gdzie mam zamieszkać, gdzie będę tam wtedy płacił, będę miał ciszę, spokój, a nie po prostu jak straż miejska czy policja mam w jakiś sposób się tłumaczyć. Rozliczyłem się w tamtym roku, bo miałem od 24 kanał i zaraz lajty robiłem i rozliczyłem się. Chcesz się pozbyć mnie, to pozbędziesz się. Nagrałeś film, żeby nigdzie nikt nie przyjęli do żadnego mieszkania, że będę ja płacił, będę miał spokój, cisza i kultura. Pragnęłeś od dawna mnie pozbyć się, to pozbędziesz się. Trudno się mówi i będziesz sobie sam. Ja pragnąłem. Tak, ty pragnęłeś. Nie. Nagrywałeś z Meksykanem. Pokazywałeś o wymordowaniu. 3 razy chodziłem do urzędu tłumaczyć się. No, bardzo ładna pogoda. Lipca, słoneczko. Te zwierzęta obecnie. Ale ty musisz, jak ja nagrywam, to wrzucać? Zaraz. No. Ty to dobry jesteś, dobry ty. Aż ty stać. Ty wszystkich. Nie dziwne, że żyby tu wybijają na stop. Dochodzi do incydentu, w którym Krzysiek wykonał ręczny zamach na wcześniej znitrowanego palca majora. To było, chciał mi uderzyć Krzysztof Kononowicz w twarz. Ręką usłoniłem się, a i po prostu uderzył. Zobaczcie, palec jest połamany. Połamał mi palca. No, no palca połamałeś, o jaki krzywy jest. Właśnie był, młoda osoba była dzisiaj, powiedziała, że bardzo dobrze wygląda ten palec. No widzicie, jaki Kononowicz? Przy komputerze, o tutaj, stałem i po prostu stałem, a chciał mi, żebym ja coś tam pisał i zaczął krzyczeć, nie wiadomo co, i podeszedł i po prostu chciał mnie uderzyć w twarz, a dobrze ja lewą ręką, a sam raz mi trafił po prostu. Kłamiesz, jak kłamujesz. Kłamiesz, ty kłamiesz, ty jesteś oszust, kłamca i... To twoja rodzina jest, nie była wiadomo jaka. Mój wujek był policjantem, a nie ubekiem. Przepraszam bardzo. Ubekiem? 35 lat pracował w policji. Policji? A przedtem co było? Przed policją? Milicja! A twój w Ełku pracował? Gdzie pracował? W milicji. No, policji. To też jest. Policji. Jaki sam powiedziałeś dzisiaj.
W milicji potem się dzwonił, bo ubekiem był. W policji pracował. No i, jutro właśnie idę do dzielnicowego i pokażę i po prostu zawiozą, a jak nie, to zdjęcie zrobię, czy jest połamany i nie a będzie. A rób co chcesz, odpowiada. Ja oddam te mieszkanie. Oddam to mieszkanie. Ja nie chcę twojego mieszkania. Mieszkaj! Psa się pozbyłeś, mieszka się pozbyłeś. A kto będzie czekał na psa? Tak, z Jareczkiem! Tak, z Jareo! Tak! Widziałem dzisiaj film! Tak, o. Z Jareczkiem! No, puszczałeś zdjęcia robił. Ty z Jareczkiem! Widzieliście? Tak! Zwala na mnie, konfidencka pan! Uważaj, bo... Przy okazji dowiadujemy się, że Kononowicz też miał wujka co najmniej w milicji, a może nawet i w ubecji. Krzysiek nagrywa natychmiastową ripostę, która okazuje się być chyba najbardziej emocjonalnym nagraniem na szkolnej do tej pory, od początku 2019 roku. To co mają teraz nagrać, to jest wszystko kłamstwo. Jakie kłamstwo? Pokaż taki krzywy palec, kłamstwo! O, uderzył, chciał mi w twarz uderzyć, a ja dobrze ręką od razu zasłoniłem się. I szanowne państwo, kochani moi, mówię wam prawdę, że... On mnie wyzywa różnie, same tak, wiecie. Wyzywa. Same wiecie, jak wyzywa i tak dalej. Będziesz odpowiadał. I tak dalej. I mnie teraz straszy policją. A co? Straszy wszystkich. Będziesz... To... Bo chcę zabrać. Czemu? Ja nie bo chcę zabrać mieszkanie moje i chcę nie olić na bruk właściciela. I ja ostrzegam właściciela jeszcze raz. Nie przyjmujecie go na mieszkanie. Bo jest człowiek taki, że sam złamie palca, to nawet tak, będę mówić. Mam. Złamy palca, tak. O! Albo do rozpuchu wsadzi! O! Kurwa. Tak! Głupoty ludzie, gada. Ludzie pytali cię o mnie! Co z palcem u jego? Powiedz pan, bo pan prawdę powiesz! I szanowny państwo, kochani moi, widzicie? Jaki to człowiek? Ten człowiek nie do zniesienia. No tak, pobić chciał. Nie do, no, nie do zniesienia. Dzisiaj rano raz chciał pobyć, a teraz się was... W szkole podsumce! Miałeś zeszycznik mały, pisałeś i do dyrekcji chodziłeś do te. Ja ci pokażę, czy ja miałem tak. Zeszycik i nie pluty mnie głupot. Ja wiesz, nie ludzie mówią. No, ludzie tak same jak ty. Narkomany. Narkomany? Tak. A ty jesteś. A, tak. Ty jesteś gorszy alkoholik ode mnie. A ja nie jestem alkoholikiem. Jak nie jesteś alkoholikiem? Wczoraj nagrał Meksykano, że jakie piwo pije. 0,0 pije. A ile tych butelek było litrowych? Spirytus polski, a to Bimber był w butelkach. Przemycaliście ma i piliście i ludzi przeprowadzałeś do pomocy i alkoholem ma karmiłeś. Tak samo jak tego. A ludzie przychodzili, ja ci przyprowadzę jednego wiem, człowieka, a ci tak, człowiek powie, czy alkoholem jego poiłem. On wiele razy, ja ci powiem jak on się nazywa, Bogdan, on mieszka na Zielonych Wzgórzach i ja jego zaproszę, żeby przyszedł i przed twoimi oczami powiem. Szykujcie się wszyscy na spalenie mnie, na chluście i tak no dalej. Tak to wariaci robią. I tak dalej. Że ty, ja, to pokaż. Że ja kurwa. Był prosty, no pokaż. Tak. Ja pokażę, proszę bardzo. Połóż moją kamerę! O, widzieliście? Połóż moją kamerę! Jaki krzywy palec? Połóż moją kamerę! Sorry? Połóż tak, jak była, ustano. Widziałeś? Dzielnicowy powiedział, wyprowadzasz się, masz prawo zabrać kamery, bo mam fakturę. Ja założę sprawę i zatrzymam to. Tak. 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 Ja jutro pójdę do adwokata i Marka i napiszę pismo do sądu o zatrzymanie tego. I... Jak to? Tak. To jest faktura moja, na moje nazwisko i imię. To nic, ale ja... wszystko ja dawałem, PESEL zapisał wszystko. To nie twoje jest. Przepraszam bardzo. Ubecka. Jeszcze jaka? Tak, pobiłeś mnie. Jeszcze jaka? Pobiłeś mnie. Jeszcze jaka? Proszę mnie jeszcze raz uderzyć, chciałeś uderzyć mnie. Jeszcze jaka jestem. Twarz jeszcze jaka? Uderzyć. Jeszcze jaka? Uderzyć, chciałeś mnie. Czyja ta sława jest? Pytam. A później wypierasz się! A ludzie powtarzają za tobą! Powiedziałeś, i jadę po mnie! Że mój
Wujek! Tak, a to prawda jest! Że ubekiem! A to a prawda! Twoja rodzina to była? Kim? Ja już nie mówił! Powiedz! Ja ci wyciągnę tatucie legitymację. Chcesz? Chcesz? I pod ślepiaki podstawię. Ale tak postawię, żeby ci w okularkach swoich. A jeszcze do okularki odpowiesz. Tak. Że dla lekarzy będę zwracać. Ja tak. Za lekarza ja zapłaciłem. Tak. Dziękuję bardzo. Ten filmik oraz kolejny, oprócz dalszych kłótni i wytykania sobie spraw, ukazuje, że Cukier już pracowicie zajmuje się Krzyśkiem. Przewodniczący bardzo często krząka, kaszle i prezentuje ogólny słaby stan zdrowia, którego apogeum miało nastąpić już niebawem. Krzysiek odsłania przed nami kolejną ciekawostkę. Podobno major w lesie bił się z człowiekiem i stąd rozwalił sobie palca. Jego zdaniem tak było. Moim zdaniem to wciąż po prostu nitro. Że lekarz fałszywy wyrobił. To fałszywy mordę dać. I takie ludzie jak ty, to znajdą się tam. Znajdą się tam. I to wielu, bo ty podpisałeś krwią swoją dla Boga z rogami. Jeszcze nosisz na piersiach medalik Matkę Boską. Opamiętaj się, człowieku. Ty diable rogaty! Opamiętaj się, człowieku. Gdzie twoje rogi? Właśnie, gdzie twoje rogi, diable? Gdzie twoje rogi, podzieli się diable? Dobrze powiedziałeś. Idę myć się i zaraz to go zrobił porządek. Nie gaś, bo ja nagrywam. Nie, ja wody idę. Ja idę się golić. Nie, ja idę myć się i wychodzić z domu. I widzicie, szanowne państwo, znowu przyjdzie zasmarkany, zabrudzony, zalany i będzie fajnie. I będzie fajnie. Nie, na komendę jedę. Znowu będzie policja na mnie, straż miejska i tak dalej. Za ten palek byś odpowiadał. Za wszystko. Chciałbym mnie uderzyć w twarz. Ja bo się tak zasłoniłem i... Ja prosiłem, niegać światła. I szanowni państwo, widzicie, jak za palec jego, to ja będę odpowiadać, ale za głowę moją, to nie ma nikt odpowiadać. Połamałeś. A u mnie była rozcięta głowa. No, tak. To co ty powiedziałeś? Tak. Weź, tak. Zabij mnie tak. I spal mnie. Tak, bo ja... Diabłów się pali. Bo ja chcę tak, jak kiedyś... Ludzie palili ludzi, chrześcijanie palili. A chrześcijanie, a katolicy powstali z narodu chrześcijańskiego. On zajdzie tylko na komendę, fałszywie powie, że ja mam wujka na policji. Zaraz taki, a wujka ma, dobrze, jedziemy. Policję wezwać. Skuć jego, skuć, na dołek, na dołek. Widzicie, szanowny pan, to zanera. Obiecali, że mnie wypuszczą, że tylko przesłuchają. Poszli do komendanta, na dołę, niech się podenerwuje. A major napisał, pojechałem samochodem do Łomży, do mamuśki, bo mamuśka czekała jego. Wielbiła, kocha. Stara kobieta, śmiechu warte. Jak ja powiedziałem dla ludzi, dla młodych ludzi, to ludzi charkali i pluli. I pytali się, gdzie jego mamuśka mieszka? Gdzie jego mamuśka mieszka? Ja mówiłem, że w Łomży, bo w Łomży mieszka. I szanowni państwo, kochani moi, on za swoją, nie tak tęsknił za swoją urodzoną matką, jak za tą mamuśką, cudzą. Tak, sam opowiadał historię, że jak mama jego ukochana... Od mojej mamy, a twoja jaka mama wyglądała? Prosiła jeść. To on chował się pod łóżko, a później mama mówiła, Wojtuśku, chodź dam cukiereczka. On wyłaził z pod łóżka, łyżeczkę zupki i cukiereczek. A jak mama szła do koleżanek, to zabierała jego, nie uczyła roboty, pracy. Śmiechu warte, pokazał Jan Eł, bo jest RODO, jak drzewa rąbać. On wziął deszczułkę, to rąbał jak stary, jak stoletni dziadek. A Jan wziął, smak, 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 smak i się śmiał się z jego. Byłem w urzędzie magazynkowym, złożyłem pismo, zaraz pokażę, nawet pismo te,
i szanowne państwo, kochani moi, że major będzie wymeldowany. Całkowicie. A jest nagrane filmy, że major, żeby wy nie wynajmowali mieszkania dla majora. Z tego powodu, że major jest człowiekiem niedobrym, złym. Na siebie ten medalik Matki Boskiej, to on tak się zachowuje jak Bolek Wałęsa. On chyba miał styczność, z Bolkiem. Razem z Bolkiem miał styczność. Razem chyba przeskakiwali przez płot. Razem chyba siedzieli gdzieś tam, ale ja nie widziałem majora, tylko widziałem Bolka Wałęsa, a ja go nie widziałem. Może on gdzieś tak był ukryty troszkę, major. I powiem wam, szanowni państwo, że to jest bardzo źle, ale muszę jego wymeldować z tego powodu, że naprawdę, naprawdę on tu się mieszkać nie będzie. Dosyć tego jechania po mnie, a że wczoraj on nagrał, że palec ma złamany, to ten palec był złamany. Widział człowiek, nie jeden ten palec jego widział i tak dalej, i tak dalej. On sam nawet powiedział, że bił człowieka w lesie, bo poprosił papierosa, człowiek, to on z ręki jak walą człowieka, to człowiek upadł. A później z butów, ja pokażę jeszcze jakie buty, dostał człowiek z butów, takich bit na palcach blachy, to nie wiem, czy ten człowiek wyżył. Może tam i umarł. I szanowni państwo, powiem tak, major, proszę was jeszcze raz, ażeby nie przyjmować na mieszkanie i proszę YouTube też, ażeby zbanowali jemu kanał. Dla majora i dla Meksykana. Z tego powodu, że znalazłem, kto zawiadomił na Psanera. Kto to robi? Major i Meksykano. Dwóch. Jak przyjdzie Meksykano, to odszczeka to, prędziutko odszczeka, bo ja nie będę się pierniczyć z Meksykanem, nie. Ale zostanie z liścia, tak zostanie z liścia, że będzie krwią się poleje. Że będzie koniec. A pogołą tych wszystkich kłótni jest to, że major znika na kilka dni ze szkolnej i prawdopodobnie przesiaduje w królestwie króla Olch, zupełnie nieświadomy tego, co w międzyczasie dzieje się na szkolnej. Nie kłamie, ale zobaczcie, łóżko majora puste, od poniedziałku majora nie ma. Dowiedziałem się od jedynego człowieka, że gdzieś w jakim sklepie robił zakupy, a jak jeszcze raz wejdę na tego człowieka kanał, bo mówił, że zodiak, ale to nie zodiacki sklep. Jeszcze Zodiak, ja inny, znam Zodiak całkowicie, dokładnie, no i nie no, gdzie? Po schowu może, albo może gdzieś na stole, może za firanką się schował? Nie ma, ja nie kłamię, no mówię prawda, jak poniedziałek poszedł, to nie wrócił, a dziś mamy środę, on jest chłop dorosły, coś ja to może robić sobie. Jak ja prowadziłem lajca wtedy ostatniego, to mówili, że mają się powiesił się, że sobie życie odebrał i tak dalej. Ludzie kochani, przestańcie takie bzdury mówić. To nawet policja powiedziała, panie koronor, nie zgłaszaj pan nigdzie, bo nie jest chłop dorosły i co chce, to może robić. I to prawda. I szanowni państwo, na razie tyle. Dziękuję i trzymajcie się. A na szkolnej dzieje się, oj dzieje. 11 kwietnia widz ze Śląska pomaga Krzyśkowi zakupić kolejnego Opla Astra oraz odpowiednio go przystosować. Warto przypomnieć, że rok wcześniej z pomocą Pawła z Warszawy został odrestaurowany, ubezpieczony i przygotowany do drogi do jazdy Lublin. Krzysiek wykonał nim ze 3-4 kursy, gdzieś tam zahaczył o coś lusterkiem i nagle tak sobie po prostu odpuścił i stwierdził, że jednak Lublinem jeździć nie będzie. Tak więc Krzysztof Kononowicz stał się teraz szczęśliwym posiadaczem aż dwóch sprawnych samochodów. Mniej więcej w tym okresie odegrała się jedna z najbardziej kultowych scenek na szkolnej w 2019 roku. Janek Łoś delikatnie, ale zarazem konsekwentnie sprawdzał, na ile może sobie pozwolić, przebywając na posesji Krzyśka wobec niego. Przewodniczący niemal natychmiastowo pojmuje, co się dzieje i interweniuje zmasowanym, nieubłaganym, pancernym uderzeniem. Operator samochodu osobowego. Tak akumulator wsadza do samochodu, że nie wiem w jakiej stronie, gdzie kable podłączyć i tego. O, jeszcze zewkę. No, dobra. Dokręca śrubki. Prawidłowy, jak to się... No, tak, tak. Mocniej. Misl trochę lepiej. I dalej. Bo to słabo idzie. Tego wszystkiego nie puść bez... A co, słabo wsadziłeś?
że mój słowo idzie, to wstać lepiej. No to wstać lepiej, no się bawisz, jak widzę. Ja się nie bawię. Czekaj, a kluczyki masz w stacyjce? A co? To zaraz odpalić. Odpalić możesz, ale wiesz... Głupa. O! Ale ty jesteś, wiesz co? Kulturalny. A za bogato. Za bogato kulturalny? No, bo jak widzę po tobie, to tak jest, nie jesteś kulturalny. Przy akumulatorze się męczysz kurwa godzinę czasu? To ja nie wiem, jak to się da rady. Kramę się nakłada i the best. Dobra. No. Co, odpalamy? No i odpalić, próbować. Dobra. To pokażę pan. Duź go. Bo śmiech mnie wierzy, to wszystko, kurwa. Wiesz co, Janeczek? Ja wiem, że ty kurwa za mądry jesteś. Ciebie trzeba skrócić troszkę. Tak. Wiesz o tym? Nie wiem. Do roboty już! Patrzę tam! A ty masz co robić? To... Ja mam co robić! Już! No, Krzysiek, to instruktaż, prosimy. No nie będziesz tu kurwa siedzieć. Przecież siedzieć i stać. Bez dyskusji tylko! Rozpoczyna się festiwal wymieniania kolejnych zawodów, które Krzysiek wykonywał. Rolnik, zdun, organista. Do tego wspomnienia zwiedzania przez Konona kopalni Wujek, w którym pracował jego wujek. 13 kwietnia major po powrocie z lasu zastał łosia na szkolnej i doszło do szarpaniny. Budziłem Krzyśka o 5:30, a o 7:20 dopiero dupę ruszył. On myśli, że ja tu będę wszystko mu święta i nie święta jakieś robił. Ja w poniedziałek, o i właśnie chciałem powiedzieć, a niepotrzebnie za to wodę zapłaciłem 500 złotych, przepraszam, ponieważ on Meksykaną mu basen przywiózł i był 2 razy pompowana woda, to tyle wody. On gada, że ja myję się codziennie, czy wypiorę całe te, no to siedzieć, o, non stop. Kupił samochodzik, niech sobie będzie siedział w samochodzie, a świąt tutaj nie będzie, bo ja jestem zaproszony do na wspaniałe miejsce, po prostu na święta. Przyprowadza tego swojego kolegę łosia. Wczoraj go po prostu obrażał, jego różne te, tu padał. Moje te krzesło to chyba 2 czy 3 razy wywracał. Burzył się non stop i po prostu ja odwróciłem tutaj naokoło te i dla Krzyśka mówię, żeby go zabrał. Cały ten, żeby go wyprowadził, bo on prowokuje. Mówię, co chcesz, żeby tutaj była ta policja? Bo on nie będzie, on przepraszam bardzo, on powiedział jeszcze do mnie, spierdalaj mi stąd. On myśli, że Krzysztof, a powiedział o kielicha, a jego sam wódkę kupił, żubrówkę, on bierze ludzi i poi tych ludzi. A później tak samo jak ze mnie zrobił alkoholika. A ja nie mogłem wtedy pójść, będę musiał w poniedziałek czy we wtorek zadzwonię kiedy, bo musiałem być w poniedziałek i we wtorek, bo tyle miałem spraw, że te sprawy były dla mnie ważniejsze. Musiałem, mam papiery wszystko i pokażę, że po prostu musiałem się rozliczyć się z podatków. I tak to właśnie jest. Tutaj nie jest dla mnie miejsce. To z nim się godzić? Jakie to prawo jest? Kto to takie prawo dla niego wymyślił? Ja nie wiem. Tak jak powiedział, nie będzie niczego. No to nie będzie niczego. Tu, o, mam te pudła, co niepotrzebne, te rzeczy po prostu popakuję. Wszystkie, całe te i po prostu, a jak będę wyprowadzał się, to mam opakowane w kartonach, a mam tam jeszcze... Mam walizkę, a tam mam dużą torbę tą Adidasa, którą wcześniej kupowałem, a jeszcze jak nie, to jeszcze kupię i wtedy tam będę nagrywał. 14 kwietnia odbywa się grill na szkolnej z okazji Niedzieli Palmowej, na którym pojawia się Jan Rodo na dzień dzisiejszy.
No a po grillu czas na ciężkie rozmowy o życiu w wyprowadzce i wstawianiu okien. Właśnie, o, szykuje się, powiedział, że mi teraz, jak wcześniej powiedział, że mi samochód zabierze. Nie udało mu się, a teraz mówi, że po prostu kamery zgłosi do prokuratury, że mi zabiorą kamery. Ja podatek zapłaciłem, a on nie zapłacił. Kupił samochód, to niech samochód mu zabiorą. Lublina w tamtym roku chcieli zabrać, to 150 zł zapłaciłem, to dołożył się do światła. No i krzyczy, nie wiadomo jakie rzeczy. Ja idę do takiego ośrodka, tam gdzie bezdomni przychodzą i idę na święta wielkanocne. A on zaczyna gadać jakieś głupoty, po prostu. Jak wariat gada. O, mam właśnie list, ten z urzędu i do urzędu pójdę. No telefonie, ja nagrywam, a nie na telefonie. Wariackie, papiery chyba ty masz. No, powiedziałem, pierwszo usunę kamery, wtedy się wymelduję i wszystkie rzeczy mam zabrać. Dzielnicowy tak powiedział, jakby prowadzasz się, co jest twoje, masz prawo zabrać. A nie ty mówisz, że ty zgłosisz, żeby mi te, żeby nie zabierali kamer. Sobie nagrywaj, sobie kup kamery i już sobie zamontuj. Ja nie będę montować. Zamontuj sobie tutaj te kamery będę, i tutaj nie sobie będę więcej. Będą przyjeżdżać, niech się patrzą. A co to ja ci będę wstawiał szyby? To ja mam ci szyby wstawiać? Ludzie powiedzieli. Wszystko powiem, prawdę. Jedno okno ja wstawiłem, te drugie powinien wstawić już. Ja wstawiałem dwie okna, jakby widzieli. A mój samochód był, przepraszam bardzo. Cztery. No? Samochód mój, a ostatnio 150 zł zapłaciłem za okno, za dwie taksówki w tą i z powrotem i za okno, a okno wcześniej kosztowało 110 zł jedno okno, to prawie wychodzi dwa okna, dołożyć trochę i dwa okna wychodzi, no szukaj piesków. O, tak okno, Kononowicz, co to wybite, a co to, ja... Kononowicz wybił, wziął kamienie, jajka. Kononowicz robił. Nie, to ja na pewno. Nie, ty nie, Kononowicz robił to. To Kononowicz wybijał okno sobie. Bo przyjechali ostatnio. A może pan sobie wybił? Dobra, na razie. Mexicano TV komentuje wydarzenia na szkolnej, a przede wszystkim postać Jana Eł Borodo. No to temat Łosia. Widziałem dwa tam czy trzy filmy z Łosiem. Także wypowiedź pana Krzysztofa. No i tak. Co ja sądzę o tym i jak to będzie? Co przewiduję? Co może się zdarzyć? Po pierwsze, major na razie się na pewno nie wyprowadzi. Łoś przychodzi. Bo tak, dostanie żreć, trochę porąbie tego drzewka czy coś i tak dalej, nie? Jeszcze dostanie, o, za darmo, gdzie było ewidentnie widać na jednym z filmów, który przyoprął. Że był tak napny, że żeby jeszcze dwa kielichy, to by upadł. Oczywiście, że tak. Co ja teraz o tym sądzę? Potem oglądałem ten materiał z grilla. Oglądałem, słuchajcie, ten materiał z grilla i co? I co się dzieje? Co się dzieje? Dzieje się to, że Łoś coraz bardziej zaczyna się panoszyć. Bo na początku, jak był stał na... i w ogóle jak przyjechał tam pierwszy, drugi raz, to był grzeczniutki. Natomiast już na grillu to już się zaczął panoszyć. Czyli już tam do Konona tam trochę podbijał, jak to się mówi, tak w nawiasie powiem, nie? Podbijał z tekstami. No, widziałem jak go Konon potraktował, ale wtedy Łoś był najebny, więc kurde, jak go tam pogonił do roboty, jak parobka autentycznie, no. Chociaż Łoś też wtedy podbijał już, mimo tego, że jeszcze tam nie mieszka. Więc słuchajcie, jakie są moje przewidzenia na ten temat? No, trochę długi materiał będzie, trudno. Jeżeli Łoś się wprowadzi, to zobaczycie, że on się rozwinie, bo na pewno był u nich w domu, był. Więc widział, ile jedzenia jest, wszystkiego. Kurde, dla niego raj. Jak on spod mostu, no to raj, no. Na pewno się rozwinie, słuchajcie. I jeszcze Konon będzie miał przez to problem. A nie daj Boże, jak go zamelduje. Ja źle im nie życzę, no bo to już teraz taka trójka jest. Słuchajcie, ja nie będę tak chodził. Nie będę. Mimo tego, że sam kurde łoję browary, ja nie będę tam chodził. Nie, no ja mam dość, kurde. Bo jeszcze trochę, to nieświadomie Konon zrobi z domu melinę. Także tak sądzę. A zobaczysz,
moje przewidywania się sprawdzą, bo ja takich ludzi rozpoznaję i to szybko. Jeszcze on ci, kurde, kłopotów narobi. Nie to, że tam cię pobije czy coś, na pewno tego nie zrobi, bo to stary dziarek praktycznie, można powiedzieć. Pamiętacie, że Krzysiek dzielnie naprawiał swoją pralkę? Znowu się popsuła. I tym razem nie z winy Suchego, bo akurat wtedy, kiedy pralka wysiadła, nie było go w domu. 15 kwietnia Krzysio Misio wezwał mechanika, który stwierdził, że sprzęt no po prostu jest już nie do naprawy. Za to skasował go 50 zł za przyjazd, co nie mogło przeminąć, nie mogło po prostu przepaść bez ciężkiej riposty i expose. Mechanik na 50 zł, tylko pobrał 50 zł za darmo, że tylko za ocenienie, że nie da się rady naprawić, bo mój tam to jest spalony silnik, ale silnik chodzi, to nie jest spalony, bo jeżeli silnik chodzi, to nie jest spalony. I to pokazuje jego rachunek. O. I szanowny państwo, kochani moi, powiem tak. Ten pan, który prowadzi zakład, Mar, Krzysztof M., nie powinno pobrać ode mnie 50 zł, bo sprawdzenie i to jest, powinno być darmowe, a zarządzał 50 zł. Ja zapłaciłem dla jego, bo jest rachunek, faktura. Tak robią, przepraszam, mechanicy. Tak robią mechanicy, którzy tylko za dojazd łupią po 50 zł. Teraz będę wiedzieć, ja, jak to się u kogoś się popsuje pralka, czy wirnikowa, czy jaka, to od razu łupię 50 zł albo 100 zł za sam dojazd i sprawdzenie. I napiszę taką fakturkę i on powiedział, proszę bardzo. Ja pokazałem fakturkę, bo powiedziałem, że będziesz na moim kanale i powiem tak, jeżeli tak będziecie robić, to będą zamknięte zakłady. Nawet dlatego, że tak zdzielać od klienta nie można. Warmińsko-Mazur po wysłuchaniu expose Meksykana wygłasza swoje własne formie kontrofensywy. Muszę odnieść się do expose zakłamania historii przez Menela, bo inaczej nie powiem, pijaka, alkoholika, Meksykana Jarosława. A szanowne państwo, to co on mówił w swoich częściach z dnia 14, opublikował dnia 14 kwietnia tego roku, to jest wszystko kłamstwo z jego strony i oszukane. Całe zakłamanie, całe nieprawdę powiedział, całe oszust powiedział. Z tego powodu, że ja wam powiem prawdę. Ja mówię tylko całą dla was prawdę. Nawet oczernił ze Śląska. Nawet do jego pierwsza zaszedł wielbiciel jego, Zbigniew, Zbyszek. Pamiętasz, jak przyszedłeś, spotkaliśmy w Zodiaku, jak podeszłeś do mnie, jak Menel uciekał, jak zaszył się w domu i nie wychodził, bo bał się, że jemu powiem w oczy prawdę przed ludźmi. Bał się prawdy, boi się prawdy powiedzieć, ale zawsze lubi kłamać. On i Majorek to na jednym wózku jadą, na jednej wadze stoją. I Meksykana nie przeważy, i Majorki nie przeważy. Słuchajcie się mnie i nie dawajcie jemu pieniążki na alkohol. A dla Majora i dla Meksykana, a zwłaszcza dla Meksykana nie dawajcie pieniążki. I zamknijcie kanał jemu z tego powodu, że on wasze pieniążki trwoni na alkohol. Trwoni na alkohol! Trwoni! A trwonić to inaczej przepija. Widzicie same, jak on chla na live, jak wszędzie chla, jak pokazuje, jak chlać dla was piwko. On nie odmówi nawet kieliszka wódki. On jest całkowicie alkoholikiem. Alkoholikiem jest całkowicie, że on bez piwa, bez wódki, a nawet żeby mu postawił i wino, to by nie odmówi. Tak samo i mają. Odnoszę się jeszcze do Janka Eł. Janek Eł też jest już prawdziwym alkoholikiem, że muszę jemu polewać ten alkohol, a jak nie, to padaczka bierze alkoholowa jego. Częściej wino bierze. Tak, takich ludzi tu na Podlasiu, tacy ludzie są. Tacy ludzie istnieją. Tacy ludzie, ich bieda spotyka. I powiem wam,
wrócę do Meksykana, to co Meksykano nagrywał, to wszystko kłamstwo jest. Kłamstwo jest. A Genera zabrał, to jest prawda. To jest prawda, on nagrał. On jest zbójcą. Dla mnie i dla Nera mego. On zabrał Nera ode mnie tak, jak ode mnie zabrać dziecko, jakby się narodziło. Syna czy córkę. On to potrafi zabierać od ludzi. Bo on jest taki menel, że się nie ożeni z żadną z kobietą. Bo ja was ostrzegam, kobiety. Nie bierzcie mężczyzn alkoholików, narkomanów, bo będziecie mieć biedę. Nie zakochujcie się w nich. Nie. I same nie palcie papierosów. I nie pijcie alkoholu. Nie spożywajcie. Ja was proszę. Proszę was jako chyba powołany od Boga, od Pana Jezusa na tym świecie. Tak, Marcinie, powiedziałeś prawdę, że jesteś że ja jestem męczennikiem. Tak, jestem. Do śmierci jestem męczennikiem. Tak, jestem. Tak, i umrę. I mnie spalicie na chruście. Tak, a spójrz tylko na swoje zdjęcie, jak zakryłeś moją twarz, a podpisałeś się Krzysztof K., dalej fotograf Jarosław A. Podpisałeś się. Sam robiłeś zdjęcia na nerka. Sam donosiłeś do policji. Sam jesteś kapusiem. Sam jesteś kapusiem nami. To jest kapuś. A wiem, że masz brata w policji. Jeszcze milicjanta miałeś brata. To ten sam brat pracował w milicji. To jesteś, wiesz kim? Wiadomo kim. Ubekiem. Ubecy wydawali ludzi uczciwych. Mordowali, zabijali, gnębili i tak dalej. Tak robili to menele, pijacy, alkoholicy i kapusie. Kapusie, ty jesteś kapusem. Kapusiem, bo donosisz na mnie, na nerkę donosisz, na mnie donosisz. Chcesz mnie wsadzać do chorosty, a to, że wyciągałeś, to dla oka wyciągnąłeś. Bo ludzie do mnie dzwonili, jak ja przebywałem w Chorostrze, w Houston, to dzwonili, że jak przyszedłeś do mnie, jak chlałeś w domu alkohol, jak latałeś po dachach, jak bez pozwolenia, jak z major wąchał rozpuchy, to wy robiliście, jak general wrzuciliście do basenu, ty i major. Sam Nero do basenu mu nie weszedł. Najwyżej by podeszedł do basenu i wody piłby. Ale do basenu sam nie skoczył. A basen był głęboki. Pies chciał wydostać się z basenu. Nie wydostał się. To co? Zaczął gryźć basen. Dziękuję bardzo. I tym optymistycznym akcentem kończymy na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.